filmowej adaptacji ostatnich chwil Titanica orkiestra grała do końca. W krośnieńskim gimnazjum również, ale w tym przypadku nikt nie musiał opuszczać statku. Wręcz przeciwnie. Tego dnia wszystkie atrakcje miały zachęcić przede wszystkim uczniów szkół podstawowych do wstąpienia na pokład właśnie krośnieńskiego gimnazjum. Dzisiaj są gimnazjaliki. Promujemy naszą szkołę, aby podstawówka właśnie ją wybrała. To może wybrać jakieś inne gimnazjum? Ma alternatywę w krośnieńskim? W Krośnie-Odrzańskim jest jedno gimnazjum, ale są też pobliskie, dlatego właśnie chcemy, żeby oni tutaj przyszli. Gimnazjaliki to dzień otwartych drzwi w gimnazjum. Wolny wstęp dla wszystkich zainteresowanych nauką w placówce. Tegoroczna edycja powiązana była z rocznicą 15-lecia powstania gimnazjum. Jest to pewnego rodzaju już tradycja naszej szkoły. Jesteśmy relatywnie nową, młodą szkołą. No nie mamy szans porównywać się ze szkołą podstawową numer 1, 2 czy 3, które mają od lat ustaloną tradycję. My jednak chcielibyśmy pokazywać naszą młodzież, ponieważ w murach naszej szkoły od lat są uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy, szkół miejskich oraz szkoły z Osiecznicy i Radnicy. Impreza przygotowywana jest już od września. W naszej szkole zatem spotykają się różne emocje, różne siły, różny potencjał. I ten potencjał naszym zadaniem jest tak przygotować i pokazać, aby okoliczni mieszkańcy wiedzieli, że w murach tej szkoły nie tylko uczymy się, ale także rozwijamy talenty dzieci. Prezentacja szkoły odbywa się w dość nietypowy sposób. Zwiedzający przechodzą wytyczoną trasą poprzez różne klasy, w których poszerzają swoją wiedzę albo muszą coś wykonać. Dołóż! Juliet dokłada marmoladę. Wkładamy do piekarnika na 15 minut. A tu już są gotowe. Jestem Rzymianką. Od urodzenia? Nie, nie od urodzenia. Tylko dzisiaj się tak przebrałam, bo pani powiedziała, żebyśmy ubrali jakieś stroje z różnych epok. Wy jakoś tak aktywnie i chętnie uczestniczycie w takim razie gimnazjum? No tak, za to też dostajemy punkty, jakieś oceny dodatkowe. Czyli nie ma nic za darmo? No nie. Jak to w Rzymie bywało? Tak. Ale co, będzie jeszcze jakiś winogron może? No nie wiem, czy winogron będzie. Jeszcze nikt nic nie proponował do jedzenia. A co tutaj będziecie? Tylko się przechadzacie w tych strojach? Tak, czy... jesteśmy w tamtej klasie pod dwójką, czytamy różne teksty, kolega pokazuje prezentację i tam przychodzą szóstoklasiści i po prostu pokazujemy, jak się ubierali ludzie w różnych epokach. Juliusz, Cezar, przyjedziesz? Nie. W hali sportowej odbywają się konkursy, a w klasach uczniowie promują przedmioty i zachęcają do nauki. Podobała mi się sala fizyczna. Było dużo ciekawych projektów wykonanych przez uczniów, co ciekawe, bo ja bym pewnie czegoś takiego nie zrobiła. Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych mający obawy przed pójściem do gimnazjum mają okazję przekonać się, że to doskonałe miejsce na naukę i rozwój własnych zainteresowań. Pomaga nam się to oswoić z nowym otoczeniem, no i ogólnie ciekawi mnie to. Jeśli obowiązki służbowe mi na to pozwalają, to staram się być tu co roku, mówi komendant powiatowy policji w Krośnie-Odrzańskim, inspektor Mirosław Kruszelnicki. Mam duży sentyment do gimnazjalików, które dzisiaj obchodzimy, ponieważ 15 lat temu jeszcze w charakterze naczelnika Wydziału Prewencji, pamiętam, moja małżonka pracowała tutaj w charakterze wychowawcy świetlicy, czynnie włączyliśmy się w organizację tych pierwszych gimnazjalików, już są 15, także... Ten czas strasznie leci. Gimnazjum odwiedzały najpierw grupy dzieci, później rodzice, dla których również przygotowano ciekawe atrakcje.